Naszej ekipy, tej, która jest przy kamerach, czy z wszystkich z kamerami? Ogólnie, ogólnie. Ogólnie, czyli no dobra. Wy, my. Dobra, no to czekaj. Siedzimy sobie w OTV, jest fajny chill out. Przy tej kamerze siedzi Marcin Matyjak. Z nami jest również Krecha, mój ziomek. I teraz na tym mikrofonie zajebiście płonę. Przy drugim mikrofonie, kurwa, kamerze jest mój ziomek Jajo. I właśnie w to wierzę, że on jest najlepszym operatorem. I zaraz zabawię się z twoim worem. Dobra, wiem, że to było gejowskie. Lecimy dalej. Jest nas tutaj fajnych ziomków wielu. Kolejni to tutaj Dejan i Zielu, którzy patrzą się na mnie jak na debila. I teraz fajnie upływa nam ta chwila. Zapomnieliśmy jeszcze o jednej tutaj pani, która tutaj teraz patrzy i się bawi z nami tutaj. Ogląda teraz nas na kamerze i powiem, że nawet fajnie wyszło mi to, szczerze. Dobra, dzięki wielkie, pozdrawiam, ostry dyżur. Ja mam takie pytanie do prowadzącego, jak ty byś na przykład był raperem, takim jak my, młodym, to... Dobro, macie ten fajny saturator jest w ogóle z tym sprzętem. To jaki byś, o czym byś nagrał kawałek? Właśnie mnie to ciekawi, wiesz, bo dużo osób akurat... Mówi nam nagrać kawałek o tym i o tamtym, no i ty uważasz, że... A czy sorry, że tutaj już ja ten, nie? I wy, jako ludzie medialni, uważacie, że na jakie tematy tacy ludzie jak my powinni nagrywać? Wiesz, to jest cenna rada dla nas, nie? My tego oczekujemy od ludzi. To znaczy, najlepszą odpowiedzią na to, to ja myślę, że będzie zdanie publiczności oglądających ten program, czy takich ludzi, wiesz, którzy was słuchają, tak dalej, bo nam to ciężko jest na przykład powiedzieć, o czym wy macie nagrywać, bo od was to praktycznie płynie z serca. A właśnie nawiązałeś tutaj temat tematu piosenki czy utworu. Właśnie chciałem się spytać, skąd wy to bierzecie, bo przecież to nie jest tak, że bierzecie sobie, na przykład wchodzicie www.tlen.pl, patrzycie, na przykład Kaczyński, nie wiadomo, który sprzedał auto, że Rydzyk kupił nowe i wy to zaraz podłapujecie, ten. Skąd bierzecie w ogóle te tematy? Skąd bierzemy tematy? No, na przykład wychodzimy na miasto, widzimy, co się dookoła dzieje, oglądamy wiadomości. Wszystko piszemy w zależności od bitu, do czego pasuje najbardziej. Słuchamy bitu, wsłuchujemy się i nagle pada hasło, temat jakiś. No i piszemy tekst do tego. Czy jeżeli mogę, to my jesteśmy ogólnie przeciwni temu, żeby... Znaczy, ja nie jestem zwolennikiem tego, żeby narzekać, nie? Ogólnie nie robimy tego po to, bo wiem, że dużo ludzi właśnie w naszym wieku, bo mamy obracamy się w tym środowisku, mamy pełno znajomych, którzy właśnie nagrywają hip-hop i... Co drugim tematem jest właśnie to, że jest źle, że jest fatalnie i właśnie zjeżdżają politykowie. Ja uważam, tak jak powiedziałeś o Kaczyńskich akurat i o Rydzyku, to nie, to dla nas nie są tematy przewodnie. Bardziej chcemy nawijać o tym, co nas otacza, o tym, o problemach ogólnie i o radościach ludzi w naszym wieku, nie. To są jakby nasze cele, jeżeli chodzi o kawałki. Czyli rap to jest tak jakby wyrażanie waszych uczuć, coś tego typu. Tak, no na pewno rap to jest wyrażanie uczuć, nie? W pewien sposób możemy oddać charakter temu, co nas wkurza, co nas cieszy, nie? A jak myślisz, jak odbiorcy to odbierają? Słuchają waszych piosenek, chcecie coś przekazać, oni co innego z tego biorą, co innego rozumieją poprzez wasz utwór? Czy wiesz, na razie trudno nam mówić o odbiorcach, bo wszystkie piosenki, jakie nagrywamy, to praktycznie słuchają tylko nasze matki, dziadkowie i znajomi, nie? Trudno mówić o jakiejś szerszej publice, gdyż no jeszcze takiej styczności nie mieliśmy, a nie ukrywam, żebyśmy chcieli. I tu się zwracam do wszystkich producentów w tym kraju. Czy macie teraz jakiś konkretny projekt realizowany? Może jakaś płyta? Ostatnio po kilku kawałkach, które wrzuciliśmy do szuflady, dla nas zostały w pamięci, postanowiliśmy nagle coś nagrać. Wiadomo, na tym mikrofonie z Reala, ale sporządzona została lista, tematy, wszystko, bity. No i właśnie jesteśmy w etapie nagrywania tej płyty. Czy to będzie taka płyta nagrana na zasadzie, że wy będziecie tylko znajomym rozdawać, czy chcecie poszukać jakiegoś producenta, sponsora, czy coś tego typu? Znaczy, ta płyta przede wszystkim ma pokazać naszym znajomym, jak i szerszej publice, bo na pewno, mam nadzieję, jakoś to dotrze, że jesteśmy w stanie nagrywać naprawdę coś dobrego i się sprawdzają w tym, co robimy. I
po tej płycie, jeżeli nie wiem, dotarłoby gdzieś to do bardziej wpływowych ludzi pod krawatami, to my byśmy, wiesz, cieszyli się, gdyby nas ktoś zauważył, ktoś bardziej znaczący, kto by nam dał możliwość wypromowania się i wtedy na pewno możemy się zabrać już za taki konkretny projekt, że możemy dużo zdziałać w tej dziedzinie i w tym temacie. No jak słuchacie na przykład innych, no nie mówię, że o polskich raperów, ogólnie polskich wykonawców. Sorry, Ivan, jestem w telewizji. No właśnie mówię ci, że jestem w telewizji, teraz nie mogę. Ja się do ciebie odezwę, jak skończę, ja ci wszystko opowiem. Nie wiem, bo na razie nagrywamy program, jak skończę, ja ci dam znać na pewno. No. Przepraszam, mama. Nie szkodzi, ale możesz opowiedzieć o tej jakże ciekawej rozmowie. Nie, bo kolega dzwonił, bo się musimy, wiesz, umówić. Bo ty nam barszczu z łóżkami nie przyniosłeś, to myśmy się umówili na barszczyk. No ja myślałem, że my lecimy na żywo, że już dzwonią do was. Dobry, błyskotliwy żart prowadzącego. Mądrego macie przewodniczącego. Prowadzącego. Dziękuję, to zasługa operatora kamery drugiej. I producentem. I reżyserem, tam już się chwali po boku. Słuchaj, czekaj, bo zgubiłem temat. Aha, już wiem. Słuchacie innych wykonawców, utwory innych wykonawców, polskich, zagranicznych. Czy bierzecie od nich jakieś pomysły, czy tylko swoje? To, co my robimy, jest tylko i wyłącznie z naszej inicjatywy i nie kserujemy, że tak powiem. Mamy swoje własne rymy, swoje własne flow i tym się właśnie wyróżniamy. Znaczy, wiesz, na pewno możemy się wzorować na... Możemy się na pewno wzorować i jakby, nie wiem, czerpać jakąś naukę, edukować się na podstawie tego, co tworzą ludzie, którzy już się w jakiś sposób wybili. Możemy się na pewno wzorować, ale nigdy w życiu nie chcemy kopiować stylu, kopiować tekstów, to nie my, nie. A znam takich, którzy tak robią, nie. Żegnamy się już z Państwem, dziękuję grupie Ostry Dyżur. Do zobaczenia. Chwilę prowadzącego, który dzisiaj jest chory. Cieszę się, że obejrzeliście ten program. Mam nadzieję, że osiągalność była szczytowa, lepsza niż w TVN-ie, Polsacie i na Bacie i w MTV. Mam nadzieję, że dzięki temu programowi ci oto młodzi ludzie, którzy tutaj u nas wystąpili, zrobią ogromną karierę i nie tylko na rynku polskim, ale również międzynarodowym. A kto w tym pomógł? Pomogło im w tym tylko i wyłącznie telewizja OTV. Dzięki Jajo, dzięki Marcin, dzięki Pamela. Fajna była impreza. Dzięki wielkie, papa. Pa.